budynku, tam, który jest z prawej strony pod remont, to był główne miejsce dowodzenia. Tam był biuro Hirst na przykład. Hirst, który był komendantem tu. I on miał stąd do domu, który mieszkał obok, mieszkanie miał i też miał widok na komory gazowe. Na pierwszy komory gazowe, który tu był, będziesz teraz zobaczyć, gdzie to było. Ten tu obóz istnie od początek XX wieku. Tu był punkt, który był, tu był w Austrii, ale bardzo blisko niemieckiej granicy i też niedaleko od rosyjskiej granicy. I to był przede wszystkim obóz dla ludzi, którzy czekali na papiery, aby jechać dalej do normalnie do Ameryki. Więc to byli Austriaków, którzy emigrowali i byli przede wszystkim Żydów. I to jest coś, które jest tak dziwne, że coś się stało 40 lat później w tym miejscu. Potem, kiedy Polska odzyskała niepodległości, to był baza wojskowa, tam są zdjęcia nawet sprzed wojny, od nawet miejsca, gdzie teraz jest ta bramka Arbeit macht frei. To te miejsce jest miejsce pozycji, gdzie istniał pierwsze komory gazowe. Ten komora, który widzimy tu, jest to jest rekonstrukcja, bo komora gasowa, która była zmieniona kilka razy. Od początku to było miejsce na jedzenie, to był. Potem był też wykorzystywany tak jak szron przeciwlotniczy i też był wykorzystany tak jak komora. Na przykład to są świadki, tak mówią, że tu ludzi przywieziono z Sosnowca, z getto w Sosnowcu, tu stali. SS był na górę tam. Witali ich, powiedzieli, że dobrze wiedzą, że wszystko teraz był mniej przyjemne, ale wszystko teraz będzie w porządku. I jeden powiedział, co pani robi? Ona mówiła, że on jest, nie wiem, krawcem, coś takiego, lub pielęgniarką. I potem to pan, i potem pan był krawcem, i potem jaki typ krawcem? I on powiedział, że jestem dla męski. I nie, męski i kobiety. I on powiedział, super, to dokładnie co potrzebujemy. Więc potrzebujemy wszyscy was, ale pierwsze musicie mieć kąpiel. I chodzi i tam tak spokojnie.